Siemanko, witajcie w tą piękną niedzielę, a niedziela jest początkiem świetnej serii daily vlogów motoryzacyjnych. Bardzo lubicie na koniec roku dostawać ode mnie taką serię. Mam kilkanaście filmów dla was przygotowanych i dzień po dniu będziemy je publikować. A dziś jestem w Lublinie. Wiadomo, że w Lublinie musi być grubo. No to jak jest grubo, to zapukajmy i zobaczmy, co tam grubego siedzi. Siemanko! Siemanko! Siemanko, nie przez próg. Cześć, witaj, Karol. Cześć. Ponoć w Polsce najgłośniejszy Mustang. Nie potwierdzam, dużo ludzi tak mówi. No mamy taki fajny flamer kicik. No i postaramy się fajnych parę rzeczy porobić. Jak on to dyskretnie przedstawił, to auto rozpruwa po prostu się z tego zbudu. Na chwilę obecną 510 koni, kolektory dolotowe są z polifta, wyrzucone gruchy, rozwiercona gardziel, duże wtryski, cały układ paliwowy przygotowany pod etanol, wiadomo, przepływki, doloty, dolot wielkości głowy, no bo też wiadomo, trzeba, musi mieć troszeczkę powietrza, czym pooddychać, nie? Dla porównania, mam naprawdę niemałą rękę. Co do wydechu, mamy na samym początku zrobione long tuby. Jeżeli otworzymy klapy, od samego silnika mamy gołą rurę, nie? Nie było żadnego miernika nawet za parę koła, żeby po prostu zmierzył w nim decybele. No tak, bo powyżej 130 już tracą mowę te mierniki. Tak. Jak znajdziesz miernik, który zmierzy ilość decybeli w tym aucie, to stawiam flachę, nie? Bo sam jestem po prostu ciekawy. Umowa stoi, napiszcie na Insta. Sam jestem ciekawy, ile on wypluje. Dzwonią strażacy, strażacy dzwonią. To co, będziemy zaraz działać, nie? Nie ma no co, jasne, nie ma tak. Co gadać, tracić czasu. Wiesz co, ja to jakąś pizzę bym zjadł. Co ty na to? Odgrzejemy. Spoko. Nie ma problemu. Mam zaszczyt ogłosić, że partnerem serii Daily Vlogów jest STS, legalny polski bookmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski, który w związku z Mistrzostwami Świata przygotował dla was specjalną akcję. Wygraj Mundial. To akcja, która składa się z 5 etapów i w każdym z nich czeka na ciebie 5 zadań. Im więcej ich wykonasz, tym większy bonus dostaniesz. W sumie aż 500 zł. Nie czekaj, zapisz się już teraz. I pamiętaj, że to jest tylko akcja dla klientów STS. A jeżeli jeszcze nie jesteś klientem, spokojnie. Zarejestruj się z kodem HIGHFIVE i odbierz aż do 1660 zł bonusu. Dużo pieniędzy. Świetna sprawa. Reprezentacja Polski w Katarze zmierzy się z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną. Najbliższy mecz już we wtorek, więc łapcie kod HIGHFIVE przy rejestracji w STS. Link jest oczywiście w opisie i pamiętajcie, oferta tylko dla osób pełnoletnich. No, głośniej jest! Turcybyk! Jeszcze głośniejszy! Ja cię nie słyszę! Stary! To jest to, co lubię. Co na twoim parkingu robi Tesla, skoro masz takie auto? To znajomego samochód. No, wybrnąłeś, wybrnąłeś. Wybrnąłem, nie? Szarara, szar... O. Sorry, zgas. Co się stało? Paliwo się skończyło. O! Zero zasięgu i wgrałem mapę. To wytniesz, nie? Nie. Benzynkę ci doleję, dobra? Tylko to diesel jest. Będzie większy płomień z wydechu. Zobaczycie, jakie płomienie będą. Jesteśmy już w środku. O kuźwa! Co za gość! Zobaczcie. Teraz zamieniliśmy się, jesteśmy w Rolls Royce. Jak to zrobiłeś to? Sam zrobiłem. Jesteśmy teraz na zamkniętym placu. Siemanko, witajcie w dzisiejszym odcinku. Pokażemy wam specjały kuchni polskiej z regionu wschodniej Lubelszczyzny. Region tuż przy wschodniej naszej flance granicznej. I w owym odcinku zobaczycie, w jaki sposób prawidłowo przyrządzić kiełbasę. Prosto padlę do naszego wykwintnego widelca. O! Zapraszam, zapraszam. Mamy 6 chłopa na planie. Harpun lubelski, nabity. Proszę państwa, czekamy w takim razie na byka. Przed podgrzaniem tych pięknych kiełbasek staropolskich, lubelskich, trzeba by je troszeczkę przywędzić. Aby to zrobić, zaczerpniemy wędzarni, oczywiście lubelskiej, regionalnej, i troszeczkę. Myślę, że już są gotowe. Halo.
To jest właśnie kwintesencja materiałów. Co tam się stało? Chodźmy, zobaczymy, co tam się stało. Czy zgłasza pan jakąś reklamację a propos naszej maszyny do wędzenia i smażenia? Słabe ozonowanie środka i się nie da oddychać zbytnio. Poprosimy naszego maszynistę o podgrzanie kiełbasek, bo ekipa jest głodna. Mało przyrządzone, musimy je doprawić. Zjemy, co? Jasper? Pan kiełbasy zrobił autentycznie, ty. Kiełbaska dla ciebie, proszę bardzo. A, dziękuję bardzo. Kiełbaska dla ciebie. Jak pachnie ładnie. No bo była wędzona podwójnie. Kiełbaska dla ciebie. No to dla mnie zabraknie, proszę bardzo. To jest rekwizyt, który pomoże mi w dotrwaniu do końca serii daily vlogów motoryzacyjnych, które właśnie dzisiaj zapoczątkowaliśmy. Bo nie pomoże. Wiesz, że dzisiaj jest pierwszy z odcinków daily vlogów motoryzacyjnych? Twoich? Jesteś inauguracyjny, tak. Odcinku. Ale jak pierwszy jest, no to skąd miałem wiedzieć? Odcięcie zapłonu, lanie paliwa do wydechu i podpalanie przez świecę z tyłu. Mam guzik, który naciskam przy schodzeniu z obrotów. Tak jakby jest efekt, słychać było, że tak jakby samochód gaz, ale cały czas tłoczył paliwo do wydechu, no i tylne świece to podpalały. Dobra. Tak się to robi. A ja tego nie umiałem, autentycznie. Zastępuję właściciela. Jeszcze raz ci pokażę. Palisz tego rena, zalewasz go na maksa. Ja go przyciskam na pół sekundy, na maksymalnych obrotach, on ma wtedy tą dawkę i on strzela. I tak każdy Civic ci strzeli, każda A3 i tak dalej, jak ma ten zapłon, wiesz, kluczykowy. No, krótko mam ten zestaw, jeszcze aż tak się nie bawiłem, nie? Ale jak to łupię, to aż mi uszy piszczy, nie? Dlatego ja jestem uzbrojony. Zbliża się wieczór, a wieczorową porą kiełbaski zmieniają się w pyszną pizzę. Słuchajcie, pizza już jest gotowa, zrobiona przez pizzermana. Karol, taką pizzę podamy pierwszemu klientowi, tak, co? Tak, tylko podgrzać trzeba, bo klient lubi wypieczoną. Dobrze. Oj, przypaliliśmy. Możemy ją podać. W takim razie idziemy do naszego stolika restauracyjnego. Dzień dobry, panie Szarara. Mamy dla pana pizzę prosto z pieca. Kolega, to z baranina. Nie, przepraszamy, to z kurczakiem pan zamawiał. Tak, no dobra. Ale płomienie! Zobaczcie! Ej, tak mogliśmy to nagrać. Jak płomienie nie lecą zbyt dobrze, to można spróbować im trochę pomóc, używając magicznego zaklęcia. Wigan! Efekt uboczny nagrywania w Lublinie, że się palą włoski. Mam nadzieję, że tutaj wszystkie jeszcze całe. Wszystkie? No dobrze. Wow! To było dobre. To było dobre. I tym pięknym akcentem
kończymy ten materiał. Bardzo wam dziękujemy za oglądanie. Karol, fajnie, że pokazałeś swoją Wpadajcie na mój Instagram, Sliwka40. Należy mi się, nie? Bardzo dziękujemy za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić jutrzejszego materiału. Już jutro kolejna gruba fura. Do następnego jeszcze raz. Dzięki za poświęcony czas. Dzięki bardzo. Na razie. Cześć.